Dzień dobry! Aktualizacja pielęgnacji twarzy. Pokażę Wam, jakie kosmetyki aktualnie używam i zdradzę Wam, o którym to gagatku mówiłam w jednym z poprzednich weekendowych vlogów, który to krem zrobił na mnie tak piorunujące wrażenie. Więc zapraszam serdecznie do łazienki! Zaczynam od olejku do demakijażu. Jest to olejek marki Ferny Panda Duża. Już kiedyś Wam opowiadałam o ich fantastycznym żelu do mycia twarzy Panda Mała i on zawierał w sobie właśnie dużo ekstraktów świetnie wspomagających gojenie niedoskonałości, więc przy tłustych, nawet takich opornych skórach tamten żel, więc nie mogłam się oprzeć, żeby nie wypróbować kolejnego ich kosmetyku, no i tym razem padło na olejek do demakijażu. Ten olejek jest bardzo intrygujący, ponieważ niby jest to taki klasyczny olejek, ale on zawiera w swoim składzie lecytynę i to sprawia, że chociaż przy pomocy samej bieżącej wody nie jest tak idealnie łatwo usuwalny, to z pomocą płatków kosmetycznych ściera się po prostu całkowicie, bez żadnej ingerencji, mocnego tarcia, nic z tych rzeczy. Jest on cholernie wydajny, przepraszam bardzo za niestosowne może słownictwo, natomiast naprawdę niewiele go trzeba, żeby rozpuścić cały makijaż i po prostu jest to jeden z najbardziej ekonomicznych kosmetyków. Wystarcza spokojnie na kilka miesięcy użytkowania. Więc ja nie wiem, co ja z tym olejkiem zrobię. Zmywa mi się owszem nim wspaniale, ale przecież w kolejce mam tak wiele ciekawych, intrygujących, cudownych kosmetyków, więc troszeczkę mi on tutaj kolejka zajmie, bo faktycznie jest nie do zdarcia. To, co mi się w nim podoba też osobiście, ma dodatek olejku z rozmarynu, co nadaje mu bardzo ładny, świeży, lekko ziołowy zapach, ale olejek rozmarynowy wspomaga gojenie niedoskonałości, więc pomimo tego, że ten olejek ma tą taką swoją treściwą konsystencję, to jednak nie szkodzi skórom z tendencją do wyprysku. Teraz zwilżam płatki kosmetyczne i go wycieram. Po prostu lekko przesuwam płatkiem kosmetycznym i zobaczcie, wszelkie zanieczyszczenia schodzą gładziutko, całkowicie. A więc bardzo skuteczny kosmetyk, wydajny kosmetyk, polska marka. Myślę, że najłatwiej jest chyba tą markę Ferny znaleźć w zielarniach, ale oczywiście dostępna jest również na kosmetycznym shopie. Wszystkie linki do kosmetyków, które dzisiaj używałam, niezależnie oczywiście czy z mojego sklepu, czy też nie, ale wszystkie linki zawsze znajdziecie w opisie pod filmem, żeby Wam łatwiej było się odnaleźć. Demakijaż przeprowadzony, więc czas na oczyszczanie dogłębne i będę wykorzystywać nowość, która jest na rynku, a więc piankę Make Me Bio. Zwilżę sobie tylko troszkę twarz. Lepiej się aplikować. I ta pianeczka to jest właśnie nowość firmy Make Me Bio z linii Garden Roses. Myślę, że chyba najbardziej znanej linii całego Make Me Bio, ale Make Me Bio ogólnie jest bardzo ciekawą marką, uznaną od wielu lat na rynku. Także ja osobiście lubię sprawdzać, co tam w tej firmie piszczy. No i jak zobaczyłam, że mają tą piankę, a ja uwielbiam pianki, to musiałam ją spróbować. I wiecie, co jest ciekawe w tej piance? Że to jest pianka, którą ja bym bardzo serdecznie chciała rekomendować skórom, które są suche i wrażliwe, ale które potrzebują takiego właśnie dobrego oczyszczenia, niemocnego, nieagresywnego, dokładnego, ale jednak z poszanowaniem dla tej wrażliwości skóry. Bo ta pianka zostawia skórę bardzo gładką, aksamitną, i właśnie nie ma takiego potencjału drażniącego, jak czasami się zdarza przy tych takich mocnych piankach. Ta pianeczka nawet przy skórach suchych, delikatnych, wrażliwych nie podrażni i zostawi tą skórę, nie chcę powiedzieć, że nawilżoną, no bo tutaj nic nam na tej skórze nie zostaje, to się spłukuje całkowicie, ale ewidentnie czuć,
że ta pianka była bardzo dla skóry delikatna i komfortowa. Twarz umyta, więc przechodzimy do tonizacji i tutaj wykorzystuję tonik Yuana. Jest to tonik, który jest z atomizerem i on ma właściwości z jednej strony takie nawilżające, ale też super pod kątem takiego wygładzania powierzchni naskórka. Więc w przypadku skór, które są trądzikowe, które nawet nie chodzi o jakiś aktywny trądzik, ale wiecie, takie latem na przykład, czasem coś tam się pojawia, tak niewiele, więc nie potrzebujecie, nie macie skóry trądzikowej, nie potrzebujecie kosmetyków do skór trądzikowych, tylko tak troszeczkę, żeby ta skóra ładniej się prezentowała, to jest właśnie dużo składników, które będą regulować ten proces keratynizacji, wspomagać gojenie niedoskonałości, tych zaczerwienień, które są przy niedoskonałościach, ten rozwijający się stan zapalny, gdzie czujecie, że tak coś się zaczyna dziać, żeby to wyciszyć, to jest właśnie świetny pod tym kątem kosmetyk. On też ma dodatek w sobie ekstraktu z czerwonej porzeczki, soku z aloesu, więc super przy skórach właśnie suchych, wymagających nawilżenia, czy właśnie naczynkowych. Ultra leciutki, piękna mgiełka, nie obciąża skóry, więc po prostu świetna opcja nawet dla skór, które mają tendencję do komedogenności, żeby jednak przekonać się. Do noszenia toników jest to bardzo ważna kwestia, wartość pH, a na ten temat macie u mnie na kanale osobny film, a my przechodzimy już do serum i zaczniemy sobie od serum na okolice oka. Wciąż niezmiennie używam serum pod oczy Garden Roses od Make Me Beyond. To jest takie chłodzące serum w kuleczce, bo po prostu moja skóra świetnie zareagowała na ten kosmetyk, mniej są zauważalne cienie pod oczami i daje taki bardzo ładny efekt napięcia skóry w okolicy oka, dlatego nie ograniczam się tylko na okolicy pod okiem i dolnej powieki, ale jak mogłyście zobaczyć, nakładam obficie na dolną, górną powiekę i nakładam go zarówno na dzień, jak i na noc. A jeżeli chodzi o serum do twarzy, to chciałabym Wam pokazać dwa. Najpierw zacznijmy od serum Slavia, ponieważ teraz chcę Wam pokazać taką bardziej intensywną pielęgnację, bardziej na której się skupiam wieczorem, a tamto serum, które jest w konsystencji emulsyjnej, używam sobie na dzień. Na noc Slavia, serum wzmacniające, bo to jest serum, które fantastycznie wspomaga mi gojenie niedoskonałości, też wzmacnia właściwości ochronne skóry. Ja dużo pływam. Pływam teraz głównie w wodach otwartych, więc ekspozycja na UV, wiadomo, staram się chronić i tak dalej, ale jednak nawet stosowanie filtrów, ich reaplikacja, no nie uchroni całkowicie przed jakimś tam, wiecie, takim wysuszeniem, podrażnieniem skóry, że jednak jest ona gdzieś tam pretendowana do bycia destrukcyjnie traktowaną przez promieniowanie UV, więc na noc staram się stawiać na taką mocną regenerację. No i w poprzedniej aktualizacji pielęgnacji twarzy opowiadałam Wam o serum Slavia, że ono jest takie właśnie olejowe, to ono jest bardzo wydajne. Dosłownie widziałyście kilka kropel i nakładam na całą twarz, więc to jest serum, który wystarcza na bardzo, bardzo długo, ale pomimo tej olejowej konsystencji ono nie jest takie prymitywne formulacyjnie. Ono jednak ładnie się wchłania. Widzicie, nie jest tak, że jest tłusto na twarzy. Całkiem ładnie się to wchłania, zostawia taką lekką ochronną warstwę. Jak nałożę potem krem, to się wszystko pięknie wchłonie. Dodatkowo ten kosmetyk ma przyjemny zapach zielonej herbaty, więc tak orzeźwiająco działa, ale też troszeczkę kojąco na wieczór. I ten kosmetyk ma dodatek bakuchiolu, czyli silnie wymiata wolne rodniki, działa przeciwstarzeniowo, chroni nas przed tym działaniem wolnych rodników, także super dla osób, które chcą wspomóc opóźnianie procesów starzenia, a także goić niedoskonałości, bo raz, że ten bakuchiol przyspiesza gojenie niedoskonałości, ale dwa, jest tutaj olej konopny, który jest taki lekki, regenerujący, wspomagający gojenie tych niedoskonałości. Znajdziemy tutaj także olej z baobabu, który daje efekt takiego zmiękczenia skóry, więc przy systematycznym stosowaniu buzia jest mięciutka, gładka, przyjemna w dotyku, no ja absolutnie uwielbiam. I ponieważ firma Slavia jest partnerem mojego kanału, to przypominam, że z kodem kosmetologia10 macie 10% rabatu na wszystkie kosmetyki Slavia, zarówno na stronie producenta, jak i w mojej drogerii internetowej Kosmetyczny Shop. Także korzystajcie. No a teraz powiem Wam troszeczkę
o tym właśnie drugim serum. To jest serum Time Machine Fit Skin. I ja muszę przyznać, że dopiero zapoznaję się z marką Fit Skin, ale co który ich kosmetyk testuje, to jest on bardzo ciekawy. W porównaniu do poprzednich marek, które pojawiły się przed Fit Skinem w firmie Sylveco, ta seria jest bardziej taka zaawansowana technologicznie. No i tutaj mamy kompleks peptydów. Peptydy pobudzające syntezę kolagenu, peptydy działające tak troszkę rozluźniająco na skórę, żeby zmarszczki mimiczne się nie pojawiały. No słuchajcie, co jak co, ale ja bardzo mocno stawiam na anti-age. I z racji tego, że to serum jest w takiej formie właśnie, no, emulsyjnej, ono już mi się troszeczkę kończy, więc pompka przestała mi działać. Czekajcie, kurier. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dzisiaj dużo. Dziękuję. Zaraz zejdę po tą torze. Już do Was wracam. Już do Was wracam, czekajcie, czy się nic nie wyłączyło, tak? Grażynka biznesu, słuchajcie, dostawa z Monstry przyszła, więc sprawdzajcie, co tam mamy. No, wszystko uzupełnione, no i Wasze paczuszki też już wyszły, Wasze paczuszki już jadą, więc myję tylko ręce. Ale mam absolutnie wspaniałych panów kurierów, naprawdę są tak ludzie od serca, więc wspaniali, więc bardzo, bardzo mi miło i się bardzo cieszę, że mogę z takimi ludźmi pracować. Dobra. Jezus, oddyszka. Człowiek niby pływa, człowiek się niby, wiecie, rusza. Ale u mnie to jest kwestia bardziej związana z tymi moimi przebojami ortopedycznymi, że mi klatka piersiowa się nie rozwinęła tak, jak powinna, żebra są zdeformowane. No i niestety zmniejszona pojemność płuc. Wracamy do grażynkowania. Więc, jeżeli chodzi o to właśnie serum, to miałam Wam pokazać jego formułę i ono mi się kończy, dlatego... pompka już nie działa tak, jakbym chciała, ale chciałam Wam tak tylko właśnie pokazać, że rzeczywiście jest to taka lekka i dobrze wchłanialna konsystencja. To serum również zawiera w sobie bogactwo substancji antyoksydacyjnych. Glutation, betulina, która regeneruje skórę, liporetinol, czyli też substancja, która ma takie właściwości bardziej wymiatające wolne rodniki niż typowo jak retinol, no ale nie da się ukryć, że w kontekście takiej rewitalizacji skóry, odmładzania, to też jest bardzo ciekawy składnik. Tylko pewnego rodzaju trudnością, którą można napotkać podczas stosowania tego serum, jest jego zapach. Oj, ja się nieraz spotkałam z informacją, że ten kosmetyk ma specyficzny zapach i chociaż ja osobiście z racji mojej miłości do kosmetyków naturalnych naprawdę wiele zapachów nie robi na mnie takich ziołowych wrażenia, wręcz ja je lubię, tak tu muszę przyznać, że faktycznie ten zapach jest mocno specyficzny. Na całe szczęście on się szybko ulatnia i tak naprawdę po kilku dniach użytkowania już się człowiek przyzwyczaja do tego zapachu. Ten zapach nie jest też przez innych wyczuwalny, więc ogólnie nie jest on jakoś narzucający się. Natomiast jeżeli są wśród Was osoby o wrażliwych nosach, to chciałam na to zwrócić uwagę, że może niekoniecznie każdej osobie to będzie pasować. Ale jeżeli chodzi o działanie, tak, żeby troszeczkę tą skórę tak rozluźnić, żeby te mięśnie się tak mocno nie napinały, żeby kurze łapki się tak mocno nie pokazywały, lwia zmarszczka, żeby to jednak tak jakbyście wyglądały, jakby dopiero co wróciły z urlopu, takie wypoczęte, takie wyspane, takie po prostu jeszcze w innym świecie. To jest właśnie serum, które w taki sposób ma działać. I na dzień pod makijaż, żeby się dobrze wchłaniało, super opcja, ale wiecie co Wam powiem? A, bo jeszcze co? Nie myślcie sobie, że to serum jest takie... delikatne i niedziałające. Nie, nie, nie. W przeciwieństwie do innych marek firmy Sylveco, to tutaj to serum muszę przyznać, że jak czasami go nadużywałam, bo wiecie, fajny efekt, to człowiek ma motywację, żeby używać dalej, nie? Potrafiło czasami sprawić, że ta skóra nie była podrażniona, to nie było takie zaczerwienienie, wiecie, żebym się czuła zaniepokojona, żebym ten kosmetyk zmywała, ale było widać, że to na tą skórę działa. Więc nie jest to tak, że to jest taki kosmetyk tak inny z Sylveco, bo że tam niektórzy mówią, nie wiem, że tam za słaby czy coś. Nie. Właśnie Fit Skin jest marką, która ma być bogata w substancje aktywne i to też widać i to też czuć. Także to serum, gdybyście z Fit Skinem się chciały zapoznać, warto zwrócić uwagę. No a teraz przejdziemy do okolicy oka i aktualnie na oczy nakładam krem i nie mniej. Jest to krem, który ja już miałam niejednokrotnie u siebie i po raz kolejny postanowiłam do niego wrócić. Oj, on mi się już kończy. Więc ponownie bardzo chciałam go wypróbować.
bo on jest wyjątkowy pod kątem formulacji. Z jednej strony jest leciutki, więc może się wydawać, o, to taki lekki, to nie będzie nawilżał, nie będzie komfortu. Właśnie ta formuła jest taką przyjemną pierzynką, taką kołderką. I on ma mieć działanie takie liftingujące, napinające. I tak rzeczywiście pod tym kątem bardzo dobrze się sprawdza, więc z przyjemnością go teraz sobie wykorzystuję. Pod makijaż na przykład, żeby nie spływał eyeliner, tusze do rzęs, żeby się nie odbijały, żeby cienie nie spływały. Tak on też sprawdza się pod tym kątem fantastycznie. Także leciutki, zobaczcie, bardzo dobrze wchłanialny na dzień, na noc. Można sobie go, jeżeli ktoś chce, na noc nakładać grubszą warstwą, ale nawet jak się go tak rozsądnie nakłada, to i tak ten efekt takiego otwarcia oka jest zauważalny, więc totalnie polecanko. Jeżeli chodzi, może teraz sobie zrobimy, od razu zakończymy okolice oka i pokażę Wam, jakie używam serum do rzęs. I są to dwa serumy. Ja Wam w jednym filmie zapowiedziałam, że będziemy systematycznie rozwijać segment produktów do rzęs, bo aktualnie trendem, takim trendem nie tylko internetowym, ale też tak widzę na co dzień, jest jednak rzęsy, które nie są posklejane i takie pogrubione, tylko właśnie bardzo estetycznie, naturalnie wyglądające. A jak najlepiej uzyskać ładny, naturalny efekt na rzęsach? No po prostu dbając o pielęgnację rzęs, zamiast tym tuszem tam jechać. Posłuchajcie, tusz do rzęs, on obkleja rzęsę i tym samym ją obciąża. To tak jakbyście sobie przedłużały rzęsy, przedłużały włosy, to obciąża mieszek włosowy, więc nic dziwnego, że nawet jak się używa maskary, nawet te naturalne, to one i tak wpływają na kondycję rzęs i tego, jak mieszek rzęsy produkuje kolejną rzęsę, która jest coraz słabsza i słabsza i słabsza. Więc, żeby zachęcić nie tylko Was, ale i też, żeby sama mieć motywację do dbania o rzęsy, no to właśnie systematycznie testuję nowości i poszerzam na Szupiku segment kosmetyków do rzęs i aktualnie mocno testuję dwie odżywki do rzęs. Tą, którą teraz zastosowałam, to jest taka ukierunkowana na mieszki, na rzęsy u nasady. No bo tutaj chodzi o to, żeby wzmocnić te mieszki rzęs, żeby one produkowały tą rzęsę grubszą, dłuższą, już wiecie, od nasady. I do tego mi służy odżywka Remilage. To jest nowość na rynku, to jest polska marka i ona właśnie w swojej ofercie aktualnie ma te odżywki do rzęs. No i muszę przyznać, że jestem totalnie zachwycona, bo tak naprawdę już przy systematycznym tygodniu stosowania ja już zauważyłam, że tak minimalnie coś drgnęło. A testuję ją znacznie dłużej, bo już od ponad miesiąca i widzę systematycznie, że faktycznie te rzęsy są coraz bardziej widoczne, a wciąż jeszcze tak naprawdę nie zakończył się wzrost tych rzęs, bo wiadomo, to dłużej trwa, to kilkanaście tygodni, kiedy wszystkie rzęsy będą w tej fazie anagenu, takiego wzrostu i tak ładnie się prezentujące. Więc muszę przyznać, że tak, jest to skuteczne, no ale co się dziwić. Tutaj mamy dodatek peptydów, które będą działały właśnie bezpośrednio na mieszek tej właśnie rzęsy, żeby pobudzić ją do wzrostu. No ale właśnie, to jest działanie od nasady i ono wymaga czasu, żeby ten efekt zaobserwować. A jeżeli zależy nam na tym, żeby wspomóc się już tu i teraz, zaraz, to łączę tą odżywkę właśnie z odżywką Make Me Bio, o której mówiłam Wam niedawno. Bo to jest odżywka oparta o olej rycynowy. A olej rycynowy, z uwagi na obecność takiego kwasu tłuszczowego, który się nazywa kwas rycynolowy, ma on wysokie powinowactwo do keratyny, do białka, które buduje rzęsy. I to przyczynia się do tego, że te rzęsy są wzmacniane na długości. I dlatego po oleju rycynowym można zaobserwować, że rzęsy czy włosy są ciemniejsze i grubsze. No i właśnie ten efekt uzyskujemy też przy pomocy odżywki Make Me Bio. Dbamy o tą rzęsę, która już jest aż do samego końca, żeby końcówki rzęs się nie rozdwajały. Czasem można zaobserwować takie białe kuleczki na końcówkach rzęs. Rzęsy też się rozdwajają i co sprawia, że są mniej widoczne, bardziej łamliwe. A tu dbamy aż po sam koniec o rzęsę, którą już mamy, żeby ją już wzmacniać, już pogrubiać, już żeby była ciemniejsza, więc bardziej zauważalna. No i w ten sposób, łącząc te dwie odżywki, gwarantujemy sobie pełnię efektu, pełnię rezultatu. No ale myślę, że to, co bym chciała Wam bardzo opowiedzieć, to krem, który właśnie zapowiadałam hucznie, że tak mi się sprawdził, ale czekajcie, zanim do niego przejdziemy,
trzy słowa o peelingach, bo dzisiaj peelingu nie chcę robić, robiłam ostatnio, więc chciałam tylko podpowiedzieć, że aktualnie używam kwasowy peeling Juana. Jego używałam sobie tak raz w miesiącu, no bo jest lato, więc z tymi kwasami. Ja wiem, że to jest taki kwasowy peeling z kwasem migdałowym, który tutaj producent rekomenduje, że można nawet 2-3 razy w tygodniu robić. Okej, ale ja mam wybitnie wrażliwą skórę, więc nie chcę nadużywać produktów kwasowych. I jego sobie robiłam tak raz w miesiącu dla takiego mocniejszego peelingowania i uwielbiam. I przy tym zostaje. A drugim peelingiem, który używałam, był peeling enzymatyczny Sylveco. Jego znów tak raz w tygodniu dla podtrzymania tego efektu. Wiecie, enzymy, nie kwas, bardzo delikatne działanie, ale efekt fantastyczny. I właśnie mi się ten peeling skończył, więc teraz będę szukać kolejnego ciekawego peelingu enzymatycznego. Jeżeli macie jakieś propozycje waszych ulubionych peelingów enzymatycznych, to dajcie znać, a ja już wam opowiadam. Cóż to za gagatek zrobił na mnie takie wrażenie? Słuchajcie, to jest krem, który nie krzyczy marketingowo. On nie ma opisów, że robi nie wiem jaką rewolucję, że tam wiecie, cofa zmarszczki o 70% i jesteś 5 lat młodsza w 3 dni. Laser w kremie. Nie, 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 nie. To jest krem, który ma solidny opis producenta i tak i to robi. Ale ten krem to coś więcej. Jak on pięknie skórę rewitalizuje, jak on poprawia koloryt, jak on daje efekt glow, jak on nawilża, bo on, oj, 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 on jest całkiem gęściutki, ale w tej gęstości jest też lekkość, więc jego noszalność tak naprawdę zarówno na dzień, jak i na noc jest absolutnie fantastyczna. Jest to krem marki Natural Secrets i to jest krem, który nie tylko ma te właściwości nawilżające, ale też mocno pogrubić tą skórę, żeby była taka wysycona nawilżeniem i przez to bardziej jędrna, tak, żeby wpłynąć powierzchniowo na wypłycenie niedoskonałości, tak, żeby wyciszyć zaczerwienienia i takie wiecie, widoczność pękniętych naczynek, tak, więc po prostu cudowny krem i nie dziwię się, że krem ten nazywa się Better Skin, bo to jest po prostu krem, który jest jak wasza skóra, ale dużo lepsza skóra, więc nie spodziewałam się, że krem ten aż tak przypadnie mi do gustu, bo on jest trochę niepozorny, ale robi robotę. Tu też mamy ceramidy, które zmiękczają na skórę, które chronią, które właśnie przy takich kuracjach, na przykład kwasami, świetnie uzupełniają tą pielęgnację. I ja o tym kremie słyszałam dużo dobrego. Koleżanka też mi polecała, mówiła mi, Aga, on jest taki świetny, musisz go kiedyś spróbować. No ale człowiek ma tyle tych kremów, a tylko jedną twarz. I nie zdążyłam go jeszcze wypróbować, więc jak w końcu wpadł w moje łapki, no tak, nie chcę powiedzieć, że bez przekonania, ale naprawdę nie spodziewałam się tutaj jakichś cudów. A tu się okazało, że on jest takim niepozornym kosmetykiem, a tak robi robotę, że jestem totalnie, totalnie zakochana. I on jest dostępny w dwóch pojemnościach, ja mam akurat mniejszą i słuchajcie, co ja zrobiłam? Skończyłam tą mniejszą, byłam tak zachwycona, że po raz kolejny wzięłam mniejszą. Nie możesz, mądra, wziąć sobie większą? Nie, wezmę mniejszą, bo przecież muszę testować kosmetyki, muszę wam o coś opowiadać na tych YouTubach, nie? Nie? Mhm. Ale naprawdę, pokochałam, pokochałam, więc daję sobie jeszcze taką, wiecie, dyspensę, że jeszcze jedno małe opakowanie. To tak jak jedno tylko ciasteczko, a potem dupa rośnie, nie? Ale tu lepiej, bo tu się skóra zmienia na lepsze, więc po tak to sobie można pozwolić, nie? A drugim kremem, o którym chciałam wam bardzo powiedzieć, to na dzień, bo ten, no on jest super i jego sobie na noc wykorzystuję, a na dzień, żeby właśnie no, coś wam opowiadać, coś tam więcej, też wam móc pokazać i opowiedzieć, to jednak na dzień sobie używam Duetus, krem na dzień i jest Boże, jak on fantastycznie trzyma mat. On się wchłania całkowicie. On zapobiega powstawaniu niedoskonałości, bo to jest, marka Duetus ogólnie jest ukierunkowana na niedoskonałości, na przetłuszczanie się skóry, ale nie ma potencjału wysuszającego, za to faktycznie trzyma mat i wybłyszczanie się skóry totalnie w ryzach. I to, za co ja ten krem pokochałam, jego jak używam, i na to filtr Catcha Tiger, to po prostu mat trzyma do wieczora. I ja sama jestem w szoku, bo jestem posiadaczką skóry tłustej i niejednokrotnie mi się ta twarz wybłyszcza, no i tam wiadomo, no już pod koniec dnia, no normalnie, nie przejmuję się tym, ale tu jestem tak pozytywnie zaskoczona,
I chciałam Wam to właśnie powiedzieć i rekomendować i na to Wam zwrócić uwagę. Jeżeli jesteście posiadaczkami takiej skóry, która się wybłyszcza i ciężko Wam utrzymać to w ryzach i szukacie czegoś, ten krem i na to Filtr Catch a Tiger. I słuchajcie, nic się nie wybłyszcza, a jednocześnie to nie są kosmetyki, które by jakoś naruszały strukturę skóry, naruszały barierę hydrolipidową, wysuszały. Nie, nie. I to jest po prostu coś, za co ja kocham kosmetyki naturalne. Że tymi substancjami aktywnymi wpływamy na skórę. Oczywiście to nie będzie efekt już po pierwszym użyciu, tak? Bo to nie są kosmetyki, które mają działać od pierwszego użycia, że ci wysuszą skórę i masz suchość, więc się tam nic nie błyszczy. No nie, bo to potem robi się błędne koło, bo skóra zaczyna pracować, przyzwyczajać się do trudnego stanu rzeczy, przed którym się próbuje bronić i produkuje więcej sebum, nie? A tu właśnie codziennie, systematycznie regulujemy ją w dobrą stronę, bo niacynamid, bo olej konopny i wpływamy na to, że ta skóra dzień po dniu coraz mniej się przetłuszcza. Ale nie tak, żeby ona się zaczęła przesuszać i był dyskomfort. Nie. Po prostu regulujemy ją do tego momentu, aż będzie taki naturalny blask, będzie ta bariera hydrolipidowa, którą skóra potrzebuje, ale nie będzie jej w nadmiarze, więc nie będzie wybłyszczania skóry. No i jak właśnie Wam mówię, w tym momencie filtra tutaj Wam nie pokażę, bo akurat mi się skończył i poszedł do projektu Denko, który zaraz będę nagrywać, dlatego nie mam go w tym momencie ze sobą, ale zdjęcie Wam sobie gdzieś wsadzę. To jest Filtr Catch a Tiger. Cudowna, rynkowa nowość. Lekki, ultra lekki. I to Wam mówię z ręką na sercu, że drugiego tak lekkiego filtra o całkowicie naturalnym składzie i faktorze SPF 50 nie znam. Ultra leciutki, pięknie się wchłania, nie przyczynia się do wybłyszczania skóry i jednocześnie jeszcze ma taki zielonkawy kolor, który sprawia, że zaczerwienienia są mniej widoczne, więc absolutnie fantastyczny. I chciałam zwrócić Waszą uwagę, zwłaszcza tym z Was, które obawiają się tych filtrów, do tej pory nie znalazły ulubionego filtra, że może gdzieś te filtry nie do końca z Waszymi skórami grają. Spróbujcie Catch a Tigera. Warto. On też nie jest jakiś bardzo kosztowny, więc można pozwolić sobie na próbę, a śmiem sądzić, że będzie to coś, co właśnie Wam może przyczynić się do otwarcia tej wspaniałej dziedziny, jaką jest ochrona przed UV, a to jest samo dobro dla skóry. Bo UV niszczy kolagen, więc zmarszczki, ale kolagen też w naczyniach, więc naczynka. Przyczynia się UV do powstania przebarwień, do szybszego starzenia się skóry, do nierównomiernego kolorytu, nasilenia niedoskonałości, bo jeżeli promieniowanie UV narusza lipidy naszego naskórka, które są barierą ochronną, no to skóra produkuje więcej i więcej sebum, jednocześnie UV też przyczynia się do utrudnienia procesu keratynizacji. Zachodzi on szybciej, więcej z tych komórek naskórka, bo skóra się próbuje bronić mechanicznie przed wpływem promieniowania UV, tworząc więcej i więcej komórek. I efekt jest taki, że pory są bardziej widoczne, łatwiej o niedoskonałości i skóra ma taki ziemisty kolor. Więc filtry to jest samo dobro, no i chronią też przed czerniakiem, więc słuchajcie, no co ja Wam o tym będę mówić, no nie? Więc warto je stosować. Więc cóż, moje drogie, to były wszystkie kosmetyki, które aktualnie używam. Jak możecie zobaczyć, skóra nie jest przetłuszczona, ale posiada takie własne, naturalne glow. Nie jest też podrażniona, chociaż ja mam ku temu tendencję, więc jest wszystko wyciszone, komfortowe, ale to bogactwo substancji aktywnych działa i robi robotę. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i widzimy się już niebawem. Pamiętajcie, że każdy kolejny film w poniedziałki, czwartki i soboty. Wpadnijcie też na Instagram, bo tam się troszeczkę śmiejemy z różnych kobiecych kwestii. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!